Kłamstwa, którymi żyjemy. John Frederickson, wybitny psychoterapeuta psychodynamiczny, który napisał książkę Kłamstwa, którymi żyjemy. Jest to książka, która została mi już polecona przez innych terapeutów dość dawno temu. Książkę czytałem przez około tydzień czasu. Była to dla mnie lektura ciężka i wymagająca. Wymagająca ode mnie dużo myślenia i zastanowienia się nad swoim życiem też i nad swoimi procesami, mimo że sam podjąłem bardzo dużo pracy w swoim życiu nad zrozumieniem siebie, swoich mechanizmów obronnych, żeby teraz móc pomagać innym ludziom i ta cała praca cały czas trwa, to mimo tego ta książka była dla mnie po prostu ciężka. Ale uważam, że jest to jedna z bardziej wartościowych książek, którą chyba przeczytałem w życiu, więc naprawdę z ręką na sercu polecam tą książkę każdej osobie, która chce zrozumieć siebie, chce przestać oszukiwać siebie, chce przestać żyć być może iluzją życia, którą żyje, chce przestać żyć swoimi wyobrażeniami, chce rozwiać te wyobrażenia, aby zacząć widzieć rzeczy takimi, jakimi są, jak to powiedział kiedyś Budda, czyli zacząć widzieć rzeczywistość taką, jaką jest. Ta książka dla wielu osób będzie ciężkim zdarzeniem, bardzo ciężkim zdarzeniem z rzeczywistością, bardzo bolesną. Wierzę, że być może wiele osób może tą książkę rzucić w kąt po przeczytaniu już pierwszych 20 stron, ponieważ ta książka naprawdę nie owija w bawełnę, mówi wprost jak jest i można mieć takie uczucie wielkiego oporu czytając tę książkę, szczególnie jeśli się ma bardzo mocno i silnie zakorzenione mechanizmy obronne. Więc książka ogólnie jest zapisem sesji psychoterapeutycznych z pacjentami, w których dominuje mechanizm obronny wyparcia i zaprzeczenia. Więc książka głównie skupia się na tych dwóch mechanizmach z naciskiem na mechanizm zaprzeczenia, gdzie ludzie, w przypadku ci pacjenci, odwołując się do wszystkich nas, u których działa mechanizm zaprzeczenia, że zaprzeczamy rzeczywistości taką, jaką jest, bo nie możemy się pogodzić z bolesną prawdą. I książka pokazuje w ten sposób, w jaki sposób terapeuta rozmawia z pacjentami, konfrontując ich z mechanizmem zaprzeczenia. Więc można powiedzieć, że książka tak naprawdę jest jedną wielką interwencją terapeutyczną, terapeuty psychodynamiczną, którą się nazywa konfrontacja. Konfrontacja z zaprzeczeniem. I tak. I o tym ta książka tak naprawdę jest. O tym, że konfrontuje nas pan John z przeróżnymi mechanizmami zaprzeczenia i wyparcia, które stosujemy na co dzień w życiu, w związkach, w relacjach z innymi ludźmi, z samym sobą, w karierze zawodowej, ze swoimi emocjami i ze wszystkim, i z różnymi innymi rzeczami. Pan John jest bardzo taką, wydaje mi się, mocną postacią, bardzo stanowczym terapeutą z tego, co czytałem w książce. Można takie odnieść, takie miałem uczucie momentami, jak on był wręcz przemądrzały, taki arogancki w swoich wypowiedziach. Ale im bardziej się wczytywałem w jego sposób myślenia i prowadzenia rozmowy, zrozumiałem, że to jest po prostu moja projekcja. Że to jest coś, co Jung powiedział kiedyś, co bardzo mi zapadło w pamięć, że to, co nie lubimy i nie akceptujemy w innych ludziach, to tak naprawdę jest coś, czego nie lubimy i nie akceptujemy w sobie samym. I pomyślałem, że odbieram pana Johna jako osobę przemądrzałą i że mnie to denerwuje, czytając tę książkę, dlatego że być może nie lubię tej cechy w sobie, że nie lubię sam tego w sobie, że jestem byłem przemądrzały czasem. I wtedy to do mnie dotarło, bo o tym też mówi pan John, że to jest po prostu moja projekcja. I w momencie, kiedy rzuciłem na to całą książkę, na to jego zachowanie, proces terapeutyczny, szerszą perspektywę, taką bardziej obiektywną, a nie subiektywną, bardziej na mojej projekcji, zaczęło do mnie to docierać. Zaczęło do mnie to docierać, w jaki sposób te mechanizmy obronne działają nawet u mnie, jako osoby czytającej, czy psychologa na co dzień pracującego z mechanizmami obronnymi innymi ludźmi. Więc książka dała mi dużo. Mimo, że mam dużą wiedzę i dużo procesów, których sam przeszedłem ze sobą, to wyobrażam sobie, że dla osoby, dla pacjenta, która nie jest psychologiem, to ta książka będzie po prostu fenomenalna. Fenomenalnym po prostu autoterapeutycznym narzędziem. Jak dla mnie to jest już mocna bardzo rzecz, to dla pacjenta, który przypuśćmy nie ma takiej wiedzy na temat mechanizmów obronnych, jak może mieć psycholog, to jest naprawdę fenomenalna rzecz. Tak. I powiem wam, że bardzo często polecam tą książkę moim pacjentom, u których zauważam silny opór w postaci zaprzeczenia właśnie, że u pacjentów, którzy zauważam bardzo silny mechanizm zaprzeczenia i wyparcia, polecam im wtedy tą książkę i powiem wam, że jeden mój pacjent po przeczytaniu tej książki autentycznie zmienił swoje życie i mam wrażenie, że jego proces terapeutyczny przeskoczył o jakieś po prostu niesamowite kamienie milowe, tak się to mówi, tak jest przysłowie, kamienie milowe, bo ja nie wiem, te przysłowia nie jestem dobry.
w kamień milowy przeskoczył. I po przeczytaniu tej książki autentycznie zmienił swoje życie, bo coś do niego dotarło, coś w końcu kliknęło, jakiś proces refleksji zaszedł w jego głowie i normalnie podjął takie decyzje, które odmieniły naprawdę jego życie. I może też odmieni twoje. Więc polecam. Ja naprawdę, słuchajcie, uważam, że książki terapeutyczne mają wartość terapeutyczną, taką jak chodzi się do terapeuty. Oczywiście to nie zastąpi wam terapii, ale może niesamowicie pomóc. I być może kogoś nie stać na terapię lub nie czuję takiej potrzeby obecnie, żeby iść na terapię i że może wystarczą książki. Dlatego ja nagrywam te recenzje tutaj o książkach, ponieważ widzę, że to normalnie ma moc, mocną moc zmienienia ludziom życia na lepsze. I wierzę, że są książki, które mogą zmienić ludziom życie, nie? W sensie swoje życie wewnętrzne. I że wierzę, że każda przeczytana książka, którą przeczytasz w życiu, pozostaje już z tobą do końca życia, nie? Jesteś tym, co czytasz też. Tak uważam, że im więcej przeczytasz dobrych rzeczy, książek terapeutycznych, tym więcej będziesz miał w sobie wartości takich dobrych, nie? No, więc jak czytacie na przykład non-stop Stephena Kinga, nie, no żartuję, to możecie sobie czytać, co chcecie, ale warto czasem też przeczytać coś takiego psychologicznego, nie? Przynajmniej mam takie zdanie. Dobra, dziękuję za obejrzenie, za recenzję i co, do zobaczenia podczas następnej recenzji, bo czytam już kolejną, więc no, cześć.